Witamy, witamy. Siódmy już odcinek przed wami. Options Podcast. Mamy dzisiaj z nami Kaspra Inspireda Słomę, najmłodszego Polaka w lecu. Cześć, Kasper. Tak. Cześć, witam wszystkich. Zauważyłem, Wojtek, cześć w ogóle wszystkim, że to jest chyba pierwszy gość, który jest młodszy od ciebie w naszym podcaście. A To też Multi był jest. mnie jest młodszy? A w sumie może był. Ale on na takiego, wiesz, ja tu co do Kacpra wieku jestem w 100% pewien. A Muli był takim poważnym człowiekiem, nie? YouTuberem. A ty wyzywasz Counter-Strajkowiczów na Twitterze na przykład. Źle czy dobrze? No właśnie, nie wiem. Ja tam zawsze lubiłem Kantera. Nigdy nie prowadzimy świętej wojny, ale chyba nie o tym tak naprawdę. To w ramach wstępu my sobie zaczniemy. O, właśnie od tego wieku, bo ja mam wrażenie, że temat presji zawsze cię Kacper omijał, że to nigdy nie było czymś, co przy twojej osobie się pojawiało, mimo tego, że wielokrotnie ludzie mówili: oj, młody, czy sobie poradzi? Tutaj powiedzmy, już zaczynając od akademii, dostałeś naprawdę solidny skład, w którym musiałeś się wykazać. Później szybka trampolina doleca. Czy ty się zmagasz z tą presją, czy po prostu to jest coś, co rzeczywiście gdzieś tam obok ciebie płynie? Nie wydaje mi się, znaczy nie przykładam do tego jakieś znaczenia. Nie ma to dla mnie znaczenia, co ludzie jakby uważają. Ponieważ wiem, że i tak większość ludzi, co wypowiada się na temat gier, tak naprawdę nie ma tyle wiedzy, co ja. Więc tak naprawdę nawet kiedy przegramy grę albo coś takiego, komuś się wydaje, że ja zagram źle, to niekoniecznie musi być prawda. Mi się może wydawać, że po prostu zagram tą grę dobrze, albo naprawdę tak jest, że zagram tą grę dobrze, ale to tak nie wyglądało. Dlatego nigdy też nie czuję takiej presji, a jeśli zagram już słabą grę, to po prostu wiem, co muszę naprawić i nie obchodzi mnie to, co ludzie myślą tak naprawdę. Więc, no nie wiem. No A tak czytasz nie. czasem komentarze na Reddicie? Nie, Reddita nie używam. Nigdy nie używam Reddita przed tym i tak ludzie powiedzieli, że jest takie coś jak Reddit, to ja nawet nie wiedziałem, co to. No ale teraz słyszałem, to jest, ale nie żyłam dalej. Tylko wiesz, bo z drugiej strony jednak a propos presji i tej opinii, no to wiemy, że właściciele drużyn, czy ci odpowiedzialni za tworzenie niektórych składów mocno czytają tego Reddita. Chociażby przykład Schalke, gdzie Forgiven był, w sensie, mocno zaryzykowali, wiemy jak się skończyło, ale też mamy przykłady z drugiej strony, takie jak na przykład Ulight, który przez tego Reddita, no, przez długi, długi czas był gościem z łatką na plecach. I jednak ta opinia, mimo wszystko, mocno kreuje te składy. Jak uważasz, jak to duży wkład ma, że ktoś tam po prostu coś powiedział i nie podłapują, później takie składy się tworzą w lecu. No właśnie to jest to, co ja powiedziałem, że nie zawsze widać, który gracz jest dobry. Często tak, że gracze, nawet którzy wyglądają, że są dobrzy, niekoniecznie są dobrzy, a ci, którzy wyglądają źle, są dobrzy. Jeśli to ma sens, powiedziałem. I na Reddicie jest bardziej tak, że no i na tych wszystkich komentarzach od ludzi w ogóle jest bardziej ci, co wygrywają, dostają jakby jest o nich dobrze pisane, a ci, co przegrywają, jest źle. A niekoniecznie jest tak, że ci, co przegrywają, powinno być o nich pisane źle. Dlatego no, nie uważam, że czytanie Reddita albo sugerowanie się tym ma jakikolwiek sens, bo ludzie tam nie są zbyt kompetentni, żeby oceniać grę. A co według ciebie sprawia, w sensie jakie czynniki powinni brać pod uwagę ci, którzy właśnie te ekipy tworzą, bo wielokrotnie widzimy przestrzelone strzały, nie wiem, choćby tutaj przywróćmy temat Misfits z poprzedniego roku, gdzie to wydawałaby się super drużyna na papierze. Gdzie w takich ekipach po prostu, no nie wiem, Schalke również możemy uznać za totalną klapę. Co według ciebie jest ważne, a czego nie zawsze biorą pod uwagę ci ludzie, którzy tworzą te składy z twojej wewnętrznej jakby wiadomości a propos sceny? No, w sumie to nie wiem. Na przykład ten Team Misfits z tamtego roku wydaje mi się, że powinien wypalić teoretycznie. Nawet mi się wydało, że będzie bardzo dobrą drużyną, ale no, jak widać, nie wypalił. Więc czasami, nawet jak masz dobrą drużynę złożoną z dobrych graczy, po prostu nie działa razem. A tak ogólnie to no nie wiem. Wydaje mi się. Czekaj, jakie była jeszcze druga część pytania? A propos Misfits już odpowiedziałem. Tak. Chodzi mi o to, jakie ty czynniki byś brał pod uwagę, tworząc taki skład. Bo jeszcze dokończąc temat Misfits, to ja usłyszałem właśnie gdzieś tam ze źródeł właśnie lecowych, że
ten skład nie wypaliłby, dlatego że tam było zbyt dużo graczy Lost Up. Na zasadzie, że niki są świetne, ale z drugiej strony motywacji to tam nie było za dużo, żeby wygrywać tak naprawdę, bo oczywiście jak wygrywasz wszystkie spotkania, to wiadomo, każdy jest zadowolony, ale co jeżeli powstaje pierwszy kryzys? Czy ja wiem? Wydaje mi się, że Hansama, Gorilla to byli tacy gracze właśnie, którym bardzo zależało na tym, żeby wygrać. Maxlord dobrze sobie poradził na Warcraft'a wtedy, więc też miał dobry split za sobą i Fabian wrócił z NA. Też prawdopodobnie chciał wygrać. Jedyne co z tym Washed Up, co mogę powiedzieć, no to może Soas, aczkolwiek nie wiem, nie znam go, więc nie wiem, jakie miał podejście. No i ten team na papierze wydało się bardzo dobry. Aczkolwiek na przykład o teamie Washed Up, co mógłbym powiedzieć, no to ten team teraz Szalkę, co był, to bym bardziej powiedział jako team Washed Up, który by nie wypalił, niż tamten Misfits. Tak mi się wydaje. Ja tak naprawdę tamten Misfits to był super roster. Tak, często też może Feli tak Bena, który z Denej wrócił, no ale... I po prostu nie wiem, czemu to nie wypaliło, no może po prostu się nie zgrali razem. Ale z drugiej strony Febiven teraz, wiesz, Febiven teraz udowadnia, że cały czas może grać na wysokim poziomie, co jest ciekawe. Bo już wielu go skreśliło, przecież Ronaldo miał grać w składzie Misfits. Ale może przejdźmy do troszkę historii i ja tutaj nawiążę do... Chyba wtedy pierwszy raz miałem styczność z tobą, czyli do najlepszego LANa na świecie, EGU Białystok 2017. Naprawdę, tam z Dawidsonkiem, Michałem Kosickim. Tak jest. Czekolad był również. A ten pierwszy od lewej to kto? To jest Bloody Diana? Nie, to był jakiś strzelec, tylko nie pamiętam, jaki on miał nick. Flash mi zawsze o nim przypomina. NZLS? Nie jestem pewien, nie chcę źle powiedzieć, nie pamiętam. To już było dawno temu. No trzy lata chyba prawie. Bo ty również w wywiadach anglojęzycznych bardzo często wspominałeś, że te pierwsze twoje lata to było tak stricte for fun, że ty nie zdawałeś sobie sprawy, że to może być twoja profesjonalna droga. Kiedy de facto zacząłeś tak naprawdę myśleć o tym, że okej, może to będzie mój sposób na życie? No bo tutaj EGU Białystok to wiesz, disco polo w tle, jakieś teamki, które niespecjalnie stanowiły dla was jakieś wyzwanie i tak naprawdę wesołe granie na tych pomniejszych planach, co tak naprawdę było fundamentem tej sceny jeszcze wtedy. Wydaje mi się, że dopiero kiedy dołączyłem do Maus po tym, to kiedy to było? Maus było w 2018? Tak, 18. To w 2018, kiedy już dołączyłem do Maus, tak pomyślałem, że w sumie będę mógł się w tym rozwijać tak do końca, że to będzie moją prawdopodobnie pracą i wydaje mi się, i wtedy wiedziałem, że jak będę dalej grał, to w końcu skończę w LCS-ie wtedy jeszcze chyba, teraz już wlecę. Tak to po prostu wiedziałem, że jestem dobry, po prostu muszę to pokazać i jeszcze mogę się wiele nauczyć, ale bardzo szybko się uczyłem, więc... I jak to zderzenie twoje wyglądało z tym profesjonalnym e-sportem? No bo Maus możemy tak datować, że to było takie pierwsze zderzenie, że wiesz, ktoś ci już chce płacić realne, konkretne pieniądze, ktoś ci zapłaci. Byłeś w Gaming House wtedy? Nie, mieliśmy tylko bootcamp. Tak, bootcamp w Rokat, dobrze mówię? No raz w Rokat, raz jeszcze gdzieś tam mieliśmy, nie pamiętam już dokładnie, ale było chyba z dwa albo trzy bootcamp przed turniejami tam. Tak, ale de facto wcześniej mieliście takie drużyny jak Szata Maga, inne mniejsze projekty, to było Kif takie był. Pierwsze. Kif to tam zagram chyba jedną grę online, tyle. Okej. Okay. No właśnie, i to Maus nie było jeszcze takim przełomem. Tak naprawdę trochę ludzi o tobie usłyszało, ale chyba nie byłeś jakoś turbo zadowolony z tamtego okresu jeszcze jako zawodnik. Czy ja wiem? Już wtedy wiedziałem, że mogę grać na poziomie tym europejskim. Jeszcze nie myślałem aż tak o Lecu, że nie wiedziałem, że jest tak dobry. I po prostu wiedziałem, że jeśli wrócę do Polski, to nie będzie to jakby na zawsze. Wiedziałem, że jeśli... Wtedy wróciłem tylko do Polski po tym Maus, ponieważ split się skończył w Niemczech. Więc miałem tak naprawdę przerwę. I w tej przerwie wygraliśmy prawie oba turnieje w Polsce. Tam przegraliśmy na IHG Ultraligę finał chyba. 2-3. No, tak. Ale też wygraliście świetną inicjacją PLF wtedy. Od no Mystika. Mystik solo wygrał w sumie.
ostatni fight, mapa w mapach 2 do 2, to prawda. Ale co by nie mówić, Ultraliga też była strasznie close. Tam zresztą przecież też dużo utalentowanych graczy grał Ibo, grał Humanoid, Ulight z Delordem na bocie. Wtedy... Tak. Wtedy to był chyba taki rozkwit tej polskiej sceny, mam wrażenie, przechodząc z tej amatorskiej już w to, co widzimy teraz. No, najważniejsze, w sumie najważniejsze, no, był tam Ulight, czyli ten najlepszy strzelec w Polsce wtedy. Humanoid, ponieważ midlanerzy już nie wyrabiali. Wydaje mi się, że gdyby nie było tam Humanoida, to po prostu byśmy wygrali te obie serie znacznie łatwiej. Jakby był tam jakiś polski laner. Więc IHG musiało ściągnąć po kogoś z zagranicy, żeby nam dorównać. No i no, dlatego taki poziom był wysoki, ponieważ my mieliśmy bardzo dobry roster i IHG sobie zupgradeowało roster, więc no, wtedy się zaczęło tak naprawdę. A była ta słynna pompa? W sensie, mam tu na myśli klimat w drużynie, bo ja zawsze wspominam akurat ten filmik z sezonu Zero Ultraligi, gdzie był prezentowany wasz skład jako taki jeden z pików Ultraligi, bo rzeczywiście to było fajnie nagrane. I czy ta drużyna tak naprawdę w środku działała, że to była ekipa dobrych kolegów? No tak. Po prostu wszyscy graliśmy ze sobą. Tak, mieliśmy dużo fanów razem i nie było tak, że ktoś grał z przymusu albo czegoś takiego. No i co? I nadchodzi tak naprawdę Rogue Esports Club. Zdziwiony byłeś tą ofertą? Nie za bardzo. Już słyszałem wcześniej, że ma być jedna drużyna z Leca, ma mieć akademię w Polsce, więc wiedziałem, że jest duża szansa, że po prostu będę tam grał. No tak, szczególnie, że tutaj, jeżeli chodzi o leśników w Polsce, chyba nie było za dużej konkurencji, jeżeli chodzi o ten skład, no bo Rogue za każdym razem po prostu zbiera najlepszych. I kurczę, czy ty od początku miałeś takie wibracje, że ta drużyna będzie tak dobrze działać? Tak. Znaczy, chodzi ci o Ultraligę, czy poza Ultraligą? Ogólnie, bo jakby też chwaliliście się tym na zewnątrz, że po prostu jest dobry klimat w samej drużynie. No, od razu jak wiedziałem o rosterze, no to wiedzieliśmy, że wygramy Ultraligę prawdopodobnie. Nawet myślałem, że będzie łatwiej, że tam w finale było H3-2, tak, 3-2 na Devil's One. No i... Szczerze myślałem, że pójdzie nam znacznie lepiej na EU Masters, ale te losowe grupy były jeden, no i jakoś przegraliśmy. No i to tyle, no. Wiedziałem, że jest bardzo dobry roster i po prostu, nie wiem, nie wyszło nam w BO1. No ale tak. Miałem znacznie wyższe ambicje niż to, co osiągnęliśmy. Na pewno to tutaj... wypadek tam był, no. Miss jest lider w grupie. Tak. 0-20 enemy bot lane. 0-20 wtedy było, no coś takiego chyba. No bot lane tam przekopę dostał straszną. Ale nie miałeś po tym wyniku obaw, że w Lecu możecie sobie nie poradzić? No bo jednak wiesz, wychodzicie na EU Masters z grupy Niesiądą, a zaraz macie grać w Lecu, nie? No powiem tak, graliśmy na TIC i nie uważam, że zagraliśmy tam grę słabo, po prostu mieliśmy bardzo zły draft. Mieliśmy Kayle na midzie z Kartusem w lesie, po prostu przegraliśmy, bo jeden ze złym draftem, więc nawet się jakby nie przejąłem tym jakoś za bardzo. I później następna gra właśnie ta na Misfit, gdzie no i botle miał H0-20 i przegraliśmy przez split pushującą Niko i Zeda chyba, po prostu źle zagraliśmy wokół split pushu. Też jakby, no nie jest to zbyt dobre uczucie tak odpaść w turnieju, aczkolwiek wiedziałem, że nie było to tak, że odpadliśmy, ponieważ nie wiem, totalnie zagrali lepiej od nas. Po prostu popełniliśmy błąd, który później było ciężko naprawić. No nie wiem, gra wymknęła się spod kontroli, to było losowe, bo jeden. No nie przejąłem się za bardzo tym. Tym bardziej, że już wtedy chyba wiedzieliśmy, że po tym turnieju będziemy grali w Lecu. Więc no, nie wiem, nie przejąłem się za bardzo. Ale graliście wtedy scrimy na jakieś drużyny z Lesa? A przed tym EU Masters? Chyba tak, nie jestem pewien. Jak było, kiedy to było EU Masters? Bo graliśmy scrimy już na G2, jak byliśmy akademią jeszcze, graliśmy, jak G2 grało finał na Origin. To było Spring Split, tak? Tak, chyba. Było przed EU Masters. To było przed EU Masters, to już wtedy graliśmy scrimy na G2 z akademią i tak okej nam wychodziło. No dobrze, i wchodzicie do tego Leca
składem z akademii. Na początku nie idzie jakoś wybitnie, ale widać zdecydowany progres i ja bym chciał się skupić tak naprawdę na samych playoffach, bo chyba nie mieliście zbyt wielkich oczekiwań startując w samych playoffach w 2019 roku. Czy ja wiem, czy nie mieliśmy oczekiwań? To bardziej ludzie nie mieli wobec nas oczekiwań, ale tak jak powiedziałem, ja nie uważam, że jesteśmy gorsi albo byliśmy gorsi niż Splice. To na scrimach wyglądało nawet lepiej niż to, jak graliśmy na oficjalnych grach. Po prostu no, nie udało nam się przez cały sezon pokazać tego, jak dobrze gramy na scrimach, na oficjalnych grach. I tak naprawdę na każdy mecz, który wychodzę, wiem, że to my jesteśmy lepsze drużyną, jeśli zagramy swoje. I dalej tak jest, więc ja się czułem jako faworyt w playoffach. Gorzej niż Spring Speed Rock nie mogło być. No gorzej nie mogło być, co prawda. Ale tak już trochę szerzej dając kontekst tego, nie uważasz, że wiele drużyn mocno eksperymentuje właśnie wiosną? Bo widzimy dużo takich projektów, które nie wychodzą. Czy to rok temu, czy teraz. Też mamy taką jasną granicę, chociażby w tym splicie Leca, gdzie mamy trzy drużyny, które absolutnie są poza jakąkolwiek walką. No a rok temu też mieliśmy kilka takich. Wydaje mi się, że przez to, jak my zagraliśmy Summer Split, to dużo organizacji pomyślało, że może to być lepszy pomysł na tworzenie teamu, po prostu dać szansę zawodnikom, którzy jeszcze nie grali w Lecu. I... No bo kurczę, trochę trend wyznaczyliście tak naprawdę. No tak, Mad Lions, Misfits, Vitality, te wszystkie drużyny. Wydaje mi się, że organizacje zobaczyły, że to wcale nie jest tak, że doświadczeni gracze muszą być znacznie lepsi niż ci młodzi rookie, którzy wchodzą do ligi. A jak w tym wszystkim EU Masters według ciebie? Bo gdzieś tam pojawia się ta narracja, że jeżeli chcesz być graczem, który zostanie zauważony przez najlepszych, musisz się wybić właśnie przy EU Masters. Czy ten turniej rzeczywiście taką wagę ma dla tych ludzi, którzy w Lecu decydują o składach? Nie wiem, bo w sumie ja nie decydowałem o żadnych składach jeszcze w mojej karierze. No i wydaje mi się, że jeśli jesteś dobrym graczem, to po prostu bijesz się do top 10 challengera i każdy po prostu gracz z Leca już będzie grał z nimi solo queue, to każdy cię jakby zapamięta i później jak się dostaniesz do takie EU Masters, gdzie kiedy jesteś dobry, to prawdopodobnie się dostaniesz z jakiejkolwiek ligi. To łatwo się pokazać, ale czy ja wiem, czy to ma aż takie znaczenie? No jak widać ma, bo Mad Lions prawie cały team grał na EU Masters, tak? Mm-hmm. Shadow, Kaiser, Karzy i Orome. Chyba wszyscy grali na EU Masters teraz. Tak samo Misfits drużyna. Więc jak widać ma to jakieś znaczenie dla organizacji, aczkolwiek wydaje mi się, że są też tacy gracze sami, którzy są bardzo dobrzy, ale po prostu mają trochę gorszy team i przez to nie mogą się aż tak pokazać, ale widać to na przykład na solo. Ciężko mi teraz przykład pokazać, ale... Mówisz, ale że jest szansa dla Variona. Bo ma top 10 na soloku, albo miał jeszcze niedawno. No, był nawet pierwszym junglerem w Polsce przez chwilę, ale później ty z Jankosem go przegoniliście, także myślę, że top 3 maksymalnie. No to może top 3, może kiedyś będzie miał jeszcze lepszy team. No skoro Giliusa wzięli, to może dla Variona jest też szansa, żeby się pokazać kiedyś. Varion w LEC. No i dobra, to będziemy powoli przechodzić do rzeczywistości, bo na tym chciałbym się skupić, nie ukrywam, najmocniej. Na pewno będziesz miał najwięcej insajdu teraz odnośnie tej sytuacji. Trzy kolejki do końca i macie, powiem tak szczerze, bardzo zróżnicowany ten schedule, bo gracie na drużyny z samej czołówki, takie jak G2, takie jak Fnatic, takie jak Mad Lions, ale też macie te czerwone latarnie słynne, jeżeli chodzi o LEC, czyli Vitality, Schalke i SK. Ile myślisz, jaki wynik byłby satysfakcjonujący dla ciebie, znając tych przeciwników na koniec sezonu? Co celujecie tak naprawdę teraz? No teraz celuję po prostu, żeby dostać się do playoffów, bo tak naprawdę nie ma znaczenia, z którego miejsca dostajesz. Po prostu później w playoffach trzeba się dobrze pokazać i dobrze zagrać BO5. A no teraz to nie wiem. Wydaje mi się, że jak zagramy dobre gry, to możemy wygrać na każdą z tych drużyn. I uważam, że to jak zagraliśmy na Fnatic i G2, to
Gdybyśmy zagrali trochę bardziej konsekwentnie, obie z tych drużyn byśmy wygrali. I... Albo Sorakę zbanowali na przykład. Albo zbanowali Sorakę. I nie wydaje mi się, że to jest tak, że obawiam się którejś z tych drużyn. Wydaje mi się, że jak zagramy dobre gry, to na każdą z nich możemy wygrać. Bo de facto, jeżeli chodzi o układ tabeli, to mamy prawie wszystko jasne. Na zasadzie taki, kto będzie grał w playoffach, to nie. Bo tak jak mówiłem, te trzy ostatnie zespoły możemy już równie dobrze wykreślać. Kreślić. Natomiast Excel jest dla mnie zagadką. I czy ty w ogóle uważasz, że ta drużyna może jeszcze szarpnąć, żeby pojawić się w tych playoffach, czy po prostu są za dobre ekipy wyżej? Szczerze wydaje mi się, że tak jak teraz jest top 6, to takie będzie. I wydaje mi się, że my wejdziemy do top 4 i Misfit spadnie do top 5 albo 6 i tak się raczej skończy sezon regularny, ale zobaczymy. Tak, tak bym obstawiał. I wydaje mi się, że Excel jest trochę słabszą drużyną niż Misfits. Aczkolwiek jakby doszło do takiej... Tak 55-45 dla Misfits. Aczkolwiek przez to, że Misfits już ma dwa winy więcej, to wydaje mi się, że ciężko będzie dla Excel ich dogonić. Bo też sprawdzałem, ile de facto zwycięstw w poprzednich splitach było niezbędne, żeby awansować do playoffów. To mieliśmy, pamiętam, 2019 latem chyba 7 tylko, ale z drugiej strony wiosną było to 9. Więc patrząc na to, jak wyrównana jest stawka, no teraz tak naprawdę trzeba będzie liczyć każdą grę w walce o to. I tutaj widzę, że obstawiasz Misfits jako tą drużynę, która ewentualnie może jeszcze mieć tendencję zniżkową. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że i Madlines jesteśmy lepsi niż Misfits, więc miał kogoś obstawiać, to mógłby się zamienić miejscem z Excel, to raczej Misfit. Aczkolwiek, jak ja powiedziałem, mają dwa winy więcej, więc może być ciężko dla Excel ich dogonić. A jak teraz wyglądają, jakbyś zderzył te oczekiwania, które były wobec Rogue? Czyli bardzo wysoko was stawiano, bo szczerze też ludzie, mam wrażenie, nie do końca widzieli kogoś, kto mógłby wskoczyć wyżej. Nie, bardzo mało ludzi bało się postawić Mad Lions wyżej. Z drugiej strony Misfits stawiano gdzieś naprawdę w strasznym dole tabeli. Jak ty byś porównał te top 3, top 4, które gdzieś tam próbowano was wsadzić do tego, jaka jest sytuacja obecnie? I nie mówię tylko o tabeli, tylko też o tym, jak czujecie się mocniej. Tak jak powiedziałem, ja się czuję tak, czujemy się tak mocniej, że możemy wygrać z każdym. I te nasze gry... Nie jestem za bardzo zadowolony z gry na Origin, którą graliśmy pierwszą, tą, co był drugi albo trzeci week, a tak każda gra, którą przegraliśmy, to wydaje mi się, że przegraliśmy bardziej nie z tego, że przeciwnicy zagrali lepiej od nas, tylko my zagraliśmy złą grę. Że popełniliśmy jakiś błąd, przez który było ciężko wrócić. Tak mi się wydaje, że na każdą drużynę, jak zagramy swoje i nie popełnimy głupich błędów, to powinniśmy wygrać. Więc to, jak ludzie nas obstawili, tam top 3, 4, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, jak to każdy miał własny ranking, to nie sugerowałem się tym jakoś, po prostu gramy swoje, no i wydaje mi się, że będzie dobrze. Wojteczek, a ty gdzie wstawiłeś Rogue? Na top 3 albo 4, nie pamiętam w tym momencie. No tak, to na pewno było wysoko, jeżeli chodzi o tą drużynę. Dalej chciałbym trochę jeszcze powałkować ten temat Rogue, później przechodząc do tego bezpośredniego starcia z Origin. Jakie problemy ty teraz upatrujesz, z czym najbardziej będziecie się musieli mierzyć pod koniec tego splitu regularnego i też playoffach? Co uważasz, że jest jakby najwięcej macie pola do tego, aby zaliczyć jakiś improv? Wydaje mi się, że to jak draftujemy, ponieważ wydaje mi się, że teraz takie team compy pod team fighty są najważniejsze. Gra się często po prostu jedna drużyna, która wygra team fight jakoś na smoku, a prawdopodobnie snowballuje grę do końca. Więc wydaje mi się, że musimy jeszcze uporządkować sobie drafty, czym dokładnie chcemy grać i pod co chcemy grać, bo jak na razie w niektórych grach gramy pod botlane z Dravenem, w niektórych grach gramy pod toplane z Kledem i próbujemy tak naprawdę wszystkiego. No i zobaczymy, co nam będzie wychodziło najlepiej i wtedy pokażemy to w playoffach. Czyli mówisz tak naprawdę, że chcecie wykrystalizować swój styl, tak, gdzieś konkretną po prostu linią. No tak, no bo ta, co by nie mówić, ta obecna meta bardzo premiuje dużo takich małych skirmiszów, w których po prostu możesz budować te przewagi. A też rzadko widujemy takie comebacki z prawdziwego zdarzenia, nie? Teraz, kiedy mamy już powiedzmy
tyle tych dodatkowych buffów w postaci snowballowania gry przez heraldy, możesz zebrać duszę smoka, szybko też barona możesz podebrać. Ciężko jest tutaj się utrzymać. Wy z Origin zresztą próbowaliście to w ostatnim spotkaniu, ale ta przewaga w Goldzie chyba była po prostu już zbyt duża do tego, żeby wrócić. Bo zagraliśmy, to było bardzo unlucky, gra się rozpoczęła na trzecim poziomie na topie. Wydaje mi się, że mogliśmy łatwo wygrać tą walkę. I gdybyśmy tam wygrali walkę, tak naprawdę możemy bardziej grać od mida i wtedy nasz botlane zostanie zdajwowany i będzie nam znacznie łatwiej zoutskalować przeciwniku, bo nasz botlane bardzo mocno outskaluje with Yuumi Ezreal na Leonę. Więc po tej walce 3 na 3 tak naprawdę gra stała się znacznie, po tej walce level 3 gra stała się znacznie trudniejsza. No nie wiem, w sumie co powiedzieć jeszcze o tym. Mhm. Ale to nie czujesz, żeby w draftach problemem był champion pool poszczególnych zawodników, tylko nie. Po prostu kompozycje, jakie tworzycie. Tak, wydaje mi się, że to jak gramy wokół kompozycji i champion pool tak naprawdę każdy u nas może zagrać wszystkim. Więc nie wydaje mi się, żeby champion pool był problem. Po prostu to, co wybieramy i jak wokół tego gramy. Mhm. A sam Hansama, bo de facto też chciałem o niego zapytać, nie poruszając za bardzo tego tematu wcześniej, żeby jak ty z perspektywy połowy splitu, ponad połowy splitu oceniasz tego zawodnika, kiedy już de facto możesz z nim współpracować day by day? Nie wiem, tak jak już mówiłem wcześniej, tak dalej jest moja taka sama opinia, że bardzo podobny do Ulighta, po prostu lepiej gra mechanicznie, ale tak samo jest agresywny na linii i później w game, late game. Mm-hmm. I tak jak Ulight potrafi kierować gry, więc to nie wiem, nie czuję dużej różnicy między, po prostu Hansama jest trochę lepszy. A kto de facto jest najgłośniejszy, jeżeli chodzi o decyzyjność w waszej drużynie? Bo Wander wiadomo, weteran, ale też słyszałem, że ty jakby mocno kreujesz ten wczesny etap rozgrywki. No early game głównie ja mówię najwięcej, no ale to wydaje mi się, że w każdej drużynie tak jest, że jungler mówi najwięcej w early game. No mm-hmm. I później po prostu, no nie wiem, mówi najwięcej ten, wokół którego się gra, kto jest najsilniejszy, bo załóżmy w grze, w której twój botlane się skaluje, a twój midlaner gra champion pod early, na przykład LeBlanc czy coś takiego, to on bardziej mówi, jak chce grać grę, bo to od niego zależy, co w danym momencie możemy robić. Więc to zależy od gry, to mówi najwięcej. Tak naprawdę teraz nie ma praktycznie takich drużyn, w których tylko jedna osoba miałaby mówić. Tak, wydaje mi się, że to jest dość słabe w drużynie, że tylko jedna osoba będzie mówiła coś. Znaczy, nie, to jest outdated. Chyba to jest archaiczny już, że tak powiem, model, w którym mówimy, że drużyna ma jednego shotcallera. To tak jak Cloud9 kiedyś miał Haya, który był po prostu mistrzem shotcallowania. Teraz zdecydowanie jest to bardziej dynamiczne, ale to też ciekawe, że jakby zaznaczasz, że w większości przypadków ten early game jest bardzo mocno kontrolowany przez junglerów, bo też pokazywali nam podczas transmisji Leca wojskomy Misfits i tam Razor też niezwykle aktywny, a po raz kolejny no nie jest to zawodnik, który ma jakoś mega dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o granie w LoL'a, a mimo wszystko determinuje to, jak będzie grała drużyna. Tak, możesz mówić, że w sumie nie ma doświadczenia, no ale tam w tych Hiszpaniach i innych tych takich teamkach regionalnych, to on z 2 lata już co najmniej gra. Więc na pewno Stanon ma dosyć spore doświadczenie. Nie, no tak, no to nie jest tak, bez, że zmieniło się, z przypadku ktoś trafia do Leca, nie? Ale bardziej chodzi mi o to, że mimo wszystko jednak to jest trochę inne doświadczenie grać na scenie, a grać sobie powiedzmy ligę regionalną. No chyba, że tobie Kacper to jakoś z łatwością przychodzi, nie wiem, to też chciałem zapytać, czy granie na scenie w jakiś sposób jest czymś, co cię co zmienia bardzo mocno to, jak grasz, czy raczej po prostu to już jest dla ciebie chleb powszedni? Ja dalej uważam, że gram trochę gorzej na scenie niż na przykład na scrimach, ale wydaje mi się, że większość graczy tak ma, że jest mało graczy, którzy grają na scenie lepiej niż grają na scrimach, ale nie jest to jakby jakaś bardzo duża różnica, po prostu bardziej robisz tunnel vision na rzeczy, które robisz na scenie, tak jakby, nie wiem jak to określić. Mm-hmm. A też ze swojego doświadczenia i też scrimów z innymi drużynami, widzisz takie przypadki już bez konkretnych wymieniania konkretnych drużyn, że po prostu ta drużyna totalnie miaży scrimy, ale później na scenie grają tragicznie? Nie ma raczej takiej drużyny, która miaży scrimy i gra tragicznie na scenie. Tak. Może trochę zbyt dużej hiperboli użyłem, ale że
jednak oczekiwałbyś zdecydowanie więcej od tej ekipy, oglądając to, co robią na scrimach, czy grając na nich podczas treningów. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że wszystkie drużyny teraz, tak jak mówiłeś, jest 6 drużyn, które są bardzo wyrównane w tabeli i każda z tych drużyn ma gorsze i lepsze gry na scenie. Tak samo na scrimach. Każda z tych drużyn gra dobrze na scrimach, ale też mają gorsze gry, więc ciężko jest tak wyłonić drużyny, które grają bardzo dobrze na scrimach, ale słabo na meczach oficjalnych. Dobra. Wojtek, chcesz jeszcze coś dodać do tematu stricte Rogue, bo chciałbym przejść do ogólnie leśników w Lecu. Nie, też możemy już przejść. Bo moje pytanie jest takie. Przede wszystkim, który z leśników obecnie ci imponuje? Jakby czujesz, grając na niego, że rzeczywiście to jest gość, który będzie sprawiał ci problemy? Może ktoś z tych nowych? Może tutaj ograniczymy się to tylko tych, którzy wyrabiali sobie renomę przez lata? Jakbyś miał jakiś shoutout dać dla poszczególnych graczy z Lasu, z innych drużyn, to kogo byś wymienił? To na pewno Jankos. Jankos by far najlepszy ze wszystkich junglerów, no i ma najlepszy team wokół tego, więc najciężej się gra na G2. No i oprócz tego na Selfmade'a gra się najciężej chyba ze wszystkich, ponieważ jest taki inny niż inni junglerzy, ponieważ gra bardzo agresywnie i robi dużo takich przewidywalnych zagrań, a na całą resztę junglerów wydaje mi się, że nie jest nic specjalnego ani trudnego grać, że jest tak dość przewidywalni są wszyscy i nie wydaje mi się, że jest to jakoś poziom wyżej, coś takiego. Polska górą. Tak, wydaje mi się, że Jankos jest by far najlepszy, a Selfmade po prostu jest bardzo nieprzewidywalny, więc ciężko się na niego gra, aczkolwiek nie jest tak, że jest taki znacznie lepszy, po prostu jest bardzo kreatywny. Ale miałeś już takie wrażenie w zeszłym roku, jak jeszcze w SK grał? Tak, było podobnie. Czułem, że nie jest to tak, że on jest po prostu najlepszym junglerem ze wszystkich, po prostu jest bardzo dobry mechanicznie i jest kreatywny, więc potrafi wygrać solo grę, ale są też takie gry, że po prostu za wiele nie może zrobić i wtedy jakby nie widać go za bardzo. Jaki wpływ na to, jak wygląda w ogóle jungler, ma to, jakich mamy lanerów? No to ma dość duże znaczenie. No. Wydaje się, że ciężko się gra dżunglę, jak ma się gorszych lanerów. No, nie wiem, ciężko się gra dżunglę, jak masz gorszych lanerów, to tyle mogę powiedzieć. Ale jak często jest tak, w sensie w Lecu jest tak, że większość lanerów wcale nie jest aż taka duża różnica. Szczególnie w tych 6 topowych drużynach jest tak, że lanerzy prawdopodobnie grają na bardzo podobnym poziomie, ewentualnie mają swoje komfort postacie, na które grają lepiej. Załóżmy, że ktoś gra na swój komfort postaci, która jest dobra w przeciwną postać i ta przeciwna postać, ten gracz nie jest zbyt komfortowy na tej postaci. To wtedy może być widać różnicę jakąś, aczkolwiek normalnie po prostu jest na linie. Okej. To chciałbym cię zapytać w ogóle o G2, bo tutaj dość mocno chwalisz Marcinka, ale czy to jest mylne, kiedy my spoglądając na ich playstyle nie widzimy już, wiesz, takiej radości z gry, takiego przysłowiowego zabawiania się z jedzeniem, gdzie potrafili naprawdę niektóre drużyny mocno dysrespektować, a mimo wszystko w ogóle nie byli ukarani. Teraz widać, że zwyciężają oczywiście, ale to jest taki już bardziej spokojny styl, bez tego szaleństwa z ich strony. I czy ty widzisz tutaj u nich jakiś większy kryzys, czy to jest tylko po prostu kwestia ostatnich tygodni, że coś im nie szło? Ogólnie wydaje mi się, że po prostu wyglądają gorzej, ponieważ Caps był lepszym midlanerem niż Perks jest, a Perks był lepszym AD carry niż Caps jest AD carry. Dlatego Caps praktycznie zawsze wygrał swoją linię dość mocno, a i tak impaktował mapę. I Perks tak samo z AD carry. Zawsze wygrywali botlane, a teraz jest tak, że Caps bardzo często idzie po prostu even na bocie, często nawet przegrywa linię, a Perks nie jest aż tak dobry, żeby wygrać linię w każdej grze, ale gra bardzo dobrze z junglerem, więc z Jankosem impaktują mapę nawet kiedy są even, a z Capsem wyglądało to jeszcze bardziej efektywnie, po prostu Caps robi przewagę 1-1 i później byłoby to łatwiej zesnowballować. Czyli widzisz tutaj miejsce do tego, aby na lato po prostu wrócili do starego rozdania.
Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, aż się nauczą grać jeszcze lepiej, aż Caps się nauczy jeszcze lepiej grać AD Carry, bo... Okej, czy wygraliby Wardsy w tej konfiguracji? Czy jednak sugerowałbyś, żeby wrócili do tego, co było rok wcześniej? Ja sugerował, żeby wrócili do tego, co było rok wcześniej. Mhm. Bo to na pewno, co mi imponowało w tamtym stylu, to to, jak mocno, jak fajnie zwracali uwagę na wave'y i jak mocno tego Golda wpakowywali w Caps, w Perksa, przepraszam, który był wtedy na AD Carry. On zawsze podchodził do walki, zgarniając te wszystkie wave'y, pół przedmiotu czy przedmiot więcej niż przeciwny strzelec. I to było bardzo ciekawe, a tak jak mówiłeś, Caps robił mimo wszystko tą przewagę wokół mida, nawet czasami nie dostając tyle atencji od junglera, co powinien. No tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Okay. I wydaje mi się, że jakby chcieli, że mają większe szanse wygrać Wardsy w tym starym składzie niż w tym, co teraz. Mhm. I Caps też lepiej roamował. Tak, mi się wydaje. Ale Perks jest właśnie taka osoba, która gra dobrze wokół junglera. Wydaje mi się, że tym jest lepszy od Capsa na midzie, że gra lepiej wokół swojego junglera i przeciwnego junglera. I tak, jest bardziej komunikatywną osobą, tak mi się wydaje. A Caps to właśnie jest taka osoba, że możesz zostawić go jeden na jeden na linii i on prawdopodobnie ją wygra. No Caps no tak, jest wyjebane ma. I gra ale swoje, z drugiej i strony rzecz się więc... dzieje. Ale wiesz, na AD Carry dużo łatwiej widać tak, tak. Te jego błędy. I jeszcze właśnie to, czym jest gorszy ten rollswap, to że na AD Carry nie masz aż tyle pola do manewru, jak na midzie. Na AD Carry jedyne, co możesz robić, to po prostu farmisz i się skalujesz, a na midzie już od trzeciego poziomu możesz zimpaktować mapę, jeśli masz lepszy matchup i no jest po prostu łatwiej. Masz dużo więcej możliwości grając mida niż AD Carry. Nie, jak popełnisz błąd, to zawsze możesz jeszcze gdzieś uciekać, a takim Aveliosem bez fleszyka, no to widzieliśmy zresztą, jak to strasznie spuniszował wtedy Misfit. No dobra, to może trochę o tych nowych drużynach Mad Lions, bo chciałem się ciebie zapytać, co tak naprawdę sprawia, że ta ekipa jest dobra, bo wiesz, patrząc na to przed splitem, okej, Humanoid udowodnił, że jest dobrym midlanerem. Karzi był hype'owany, ale reszta nie była specjalnie, wiesz, wysoko notowana. Mało osób bało się dać ich jakoś wyżej w rankingach, a mimo wszystko dowożą. Wydaje mi się, że Humanoid jest jednym z lepszych midów w lidze, więc to już jest jakby duży plus. Karzi bardzo dobrze się pokazywał, myślałem, że będzie grał gorzej. Ale no, jak widać, gra dość dobrze. Kaiser, wiedziałem, że on jest dość dobry już wcześniej, gram z nim w Mouse, nie? To wiedziałem, że ma duży potencjał i wkrótce jak będzie grał w Lecu, czy coś takiego, bo no, jak gram z nim, to wiedziałem, że to jest tak jakby lepszy support niż każdy inny, z którym grałem. Mhm. I Orome, to wydaje mi się, że to jest najsłabszy punkt tej drużyny, że to jest taka osoba, że nie jest wcale lepsza niż wszyscy inni top lanerzy w tej lidze. Shadow? A, i Shadow? No właśnie, Shadow... Nie wiem, co o nim myśleć. Ma dużo gier, w których gra bardzo dobrze, ale ma też gry, w których po prostu za wiele nie robi. Gra dobrze Lee Sinem, no i oprócz Lee Sina nie masz tak wielu postaci. Nie wiem, wydaje mi się, że jest dość dobry, ale to nie wiem. Więcej czasu musi zagrać i wtedy będzie łatwiej to zobaczyć. Tak naprawdę teraz to większość gier na Lee Sinie ma. I na tym no Lee tak, Sinie bardzo dobrze wygląda. Wydaje mi się, że to jest taka osoba właśnie Lee Sin. One trick Lee Sina. Ty tak. Też pogrywasz w tym sezonie sporo Lee Sina, co by nie mówić, szczególnie ostatnio. No Lee Sin jest dość silny, Lee Sin jest dość silny i po prostu w lesie jest teraz tak, że musi grać early game, bo się za jakoś dobrze nie skaluje ta rola, bo masz mało golda i expa, więc grasz to coś silne w early. No i Lee Sin jest prawdopodobnie najsilniejszą postacią w early. Co myślisz o takich czempionach właśnie, co jak gra Zonzarach? Jakieś Sejuani, Even, Brandon? Wydaje mi się, że Sejuani jest ok, jak masz mele postacie w drużynie i po prostu outskalujesz tym. Ivern, Trundle, nie wiem czy są zbyt... Trundle widziałem, że jest bardzo dużo grany w LCK, aczkolwiek nie wydaje mi się, że ta postać jest aż tak dobra. A opinia o Zaku? No bo przecież kiedyś to był jeden z twoich ulubionych czempionów, a wiesz, pojawia się trochę. No, ja prawda, mógł, nie tylko na ja bym mógł Zakiem grać ciągle w dżungli, ale w dżungli jest słaba ta postać, bo po zmianie ulti to teraz ma, jest po prostu zacznie lepsze to ulti na topie, bo możesz to użyć jakoś w tradzie albo nawet w walce na topie. I postać dobrze się skaluje z levelem, bo jest tankiem i
każdy spell, który doda, znaczy każdy punkt, który doda w spella w AW bardzo dużo daje, więc jest silny na topie, ma po prostu słaby laning phase, ale jak zagra się wokół tego, to się bardzo dobrze skaluje i tak jak już wcześniej mówiłem, teraz meta taka, że w teamfightach dużo się wyjaśnia, jeśli chodzi o grę, a Zaku ma bardzo dobre teamfighty, szczególnie jak jest na topie i ma level 14, kiedy przeciwny AD Carry ma załóżmy 12 i go po prostu solo zmaszatować. Czy tu nie płynie taka puenta, że po prostu Liga Legenda, szczególnie ta meta pro playu, nie w tą stronę zmierza, w którą powinna? W jakim znaczeniu? W jakim sensie? Bo wiemy, że supporci ogólnie bardzo mocno zyskali na znaczeniu, że mówimy o takich postaciach golemowatych, które pojawiają się, bo wiesz, Ornn na midzie to jest coś, co wyszło nam ostatnio, Soraka na topie, mówimy o tym Zaku, a gdzieś te postacie, które definiowały wcześniej, mam wrażenie, to jak się jest mocnym w League of Legends, czyli ci strzelcy, którzy w określonym momencie spajkowali i potrafili wyjaśnić cały teamfight, teraz bardzo nikną w obliczu tych postaci, które są po prostu toporne, brzydkie. Nie wiem, ostatnio nawet Bjergsen Maokai'a wyciągnął i podobno ten Maokai ma się zacząć pojawiać częściej. Ciężko powiedzieć, bo dalej tacy ADK-erzy jak na przykład Aphelios, albo Zayarakan, albo Senna z teraz tam Kenchem, dalej są bardzo silne i po prostu bardziej jest to zbalansowane, że nie tak jak kiedyś, kiedy AD Carry był po prostu bardzo farmiony, to już się nie dało nic robić w grze, a teraz top laner może bardzo dużo zmienić grę, dużo zmienić w grze samemu. I tak jak już mówiłem, to wszystkie postacie, co wymieniłeś, typu Ornn, Maokai, Soraka, Zac, te wszystkie postacie są bardzo dobre w teamfightach, teraz też Taric bardzo dużo się pojawia, zaczął lekko w Europie, w LCK widziałem w każdej grze praktycznie grany. Też jest bardzo dobry w teamfightach i no takie są postacie najlepsze pod teamfighty, tak mi się wydaje, dlatego są pikowane. Co myślisz tutaj o opinii jednej osoby z czatu, że midlane nie ma impaktu, to mogą nawet grać Syngeda? Nie wydaje mi się, bo plusem takiego Ornna jest to, że on jest bardzo self-efficient, więc nikt mu nie musi pomagać, a on tak naprawdę tutaj po prostu farmi na midzie, jest bardzo silny w walkach po szóstym, nie może przegrać linii. I outskaluje i jeszcze może zbudować itemy, które dają tak jakby darmowego golda, więc nie jest to useless rola. I tak samo może grać też tak magami typu Zoe i Syndra itp. I masz bardzo wysoki level, więc też nie, no mówmy się, po prostu Ornn jest przesadzoną postacią. Ornn jest przesadzoną postacią, bo ma za dużo statystyk darmowych. Po prostu tą postacią farmisz i wydaje się, że gra jest even, a tak naprawdę jesteś bardzo do przodu, bo sobie ulepszasz itemy i swoim sojusznikom. No to jest trochę niezbalansowane, że tak, na wszystkim levelu one każdego. Tak, i do tego jeszcze masz spellbooka z Ignite'em i nie da się na ciebie wygrać linii, bo ponieważ ciągle budujesz sobie kryształki pod HP i nie da się nic zrobić na to. A właśnie, gdzieś to chyba mi umknęło w tych wszystkich pytaniach, ale wiele osób cię chwali za to, że na innych rolach też potrafisz być bardzo dobry. Ktoś tam mówił o tym, że masz inne konto, na które grasz totalnie inne role i też są wysoko w solo queue. Dzięki temu na pewno dużo łatwiej rozumiesz też rolę swoich kolegów w drużynie, ale czy rozważałeś kiedyś jakiś role swap? Czy jednak ta dżungla cały czas jest... Nie, role swapa nie rozważałem nigdy. Po prostu lubię grać inne role, ponieważ dżungla na solo queue różni się bardzo od dżungli na scrimach i na oficjalnych grach. Po prostu na solo queue jest tak, że grasz las, robisz trzy kampy i idziesz na jedną linię i ciągle ukampisz i feedujesz się z tego i później wygrasz grę na solo queue. I co nie jest zbyt, nie wiem, nie jest zbyt fun to play. A jak grasz na przykład mida albo topa, to wszystko zależy głównie od ciebie. Grasz linię 1-1 i jest to bardziej ciekawe. I możesz też dowiedzieć się tego, jak co linie potrzebują, żeby jakby wygrać grę na scrimie albo na oficjalnej grze, więc no wolę grać po prostu sobie inne role na solo queue często, ale to nie jest tak, że tylko gram inne role, bo gram też dużo las. Ale też jak grasz topa, to raczej takie nietuzinkowe wybory, jak Tryndamer czy inne takie czempiony. No gram dużo Tryndamerem i Lucianem. Lucianem najbardziej lubię grać na topie. Lucian to... Tak cały dzień mogę spamować. Dzisiaj tak zagrałem już chyba z 6 gier Lucianem na topie. A no to jest chyba najbardziej fun to play postać. Lucian w lesie? No próbowałem, ale tak jak mówiłem, w lesie jesteś dość useless, bo masz mało levela i mało golda, więc taka postać jak Lucian, dobra.
A masz jakieś przemyślenia odnośnie dżungli, że coś, co jeszcze nie jest popularne, może niedługo się stać? W sensie, coś, że coś champion, tak? Szczerze to nie wiem. Wydaje mi się, że wszystko, co teraz jest grane, jest prawdopodobnie najsilniejsze, więc może jak jeszcze jakieś, nie wiem, no wydaje mi się, że jedyne co to Sejuani może zostać jeszcze wyżej postawiona niedługo. Jak te wszystkie postacie typu Set, Aatrox i itp. Nie dostaną nerfa, wszystkie Melasy, Taric teraz na suporcie, Tahmkent, tym wszystkim Sejuani jest dość dobra, to Sejuani wysoko. A tak to wątpię, że było coś nowego. Powiedzmy, grasz drugą, trzecią mapę best of five, jest szansa na jakiś niestandardowy pick pokroju Evelynn od ciebie? Czy na przykład Evelynn w ogóle nie widzisz miejsca dla niej w obecnej mecie? Raczej ciężko. Postacie, które mają słaby early game i tak jak Evelynn wcale się jakoś dobrze nie skaluje, ponieważ musi dostać ile, żeby być jakkolwiek useful, a na competitive rzadko dostajesz te kile. Więc no albo grasz postacie pod early game typu Elise, Lee Sin, albo coś, co już na szóstym poziomie masz silny ultimate i zaodskalać przeciwników jak Juani, albo Olafa możesz też grać, bo ma silny early game i mid game. Wszystkie postacie, które są w mecie, też Trundle ma silny early game, mid game, ale żadna z tych postaci nie jest jakoś super silna w late game, więc albo stawiasz na bardzo silny early game, albo po prostu outskalujesz te Juani. Tak naprawdę i tak w późniejszym etapie musisz wszystkie kampy oddawać swoim lanerom. No tak, już tak po minucie 20, kiedy twój midlane prawdopodobnie idzie, twój botlane idzie na mida i gra się pod Nashora, to często jest tak, że jungler, AD carry zabiera raptory, top laner zabiera golemy, midlaner ground, pie wolfy, Lubufa też się oddaje i tak możesz tylko brać expa z midwave'a i może crab, jak rest. Bylebyś jeszcze creepów nie taksował, bo ktoś tak się wkurzy, nie? Tak, możesz stać tylko w krzaku w exprange'u, żeby trochę exp-skaczować dla siebie. A co według ciebie byłoby taką rozsądną zmianą w dżungli, żeby zwiększyć wpływ leśników na środkowy późniejszy etap gry? Wydaje mi się, że jeśli w Eli jesteś do przodu jako dżungler, to i tak masz bardzo dużo możliwości, bo jeśli dostaniesz early kill, to jesteś bardzo znacznie silniejszy niż midlaner i top laner, ponieważ jungle item jest bardzo silny. Jak poda P i poda D, oba te itemy, Runic Echo i Warrior, to bardzo silne, więc kiedy je skończysz, to jesteś znacznie silniejszy niż midlaner i top laner i możesz bardzo dobrze snowballować grę, inwadując i walcząc do Heralda, Smoka, Blue Buffa, Red Buffa przeciwników itp. Więc ciężko jest zbalansować las aż tak dobrze, bo jeśli będzie zbyt wiele expa, to po prostu będzie zbyt OP ta rola, a tak jak jest teraz, to no jeśli dostaniesz kille w early, to i tak rola jest OP, a jeśli nie dostaniesz, to po prostu ciężko jest coś zrobić, bo jesteś supportem wtedy robisz. Tak, jesteś drugim supportem. Jakby, co myślisz o tym, bo teraz zmienili Sunfire'a i Bami Cinder, trochę to zbufowali i trochę więcej z takich junglerów pod Cinder Hulk'a też jest trochę mocny teraz w tym momencie. Jakby, czy to coś zmieni? Tutaj Maokaiów widzimy na midzie. Grałem tu Sejuani i Jarvanem teraz po tych buffach, no i tak wcale to nie jest aż tak odczuwalne, że nie widać jakiejś ogromnej różnicy, ale wydaje mi się, że na liniach to ma dość duże znaczenie, bo jak masz ten Bami Cinder albo ten item skończony, to w trade'ach to prawdopodobnie dużo zmienia, więc no może będą grane bardziej te postacie z tym itemem. I to też jest buff dla Orna kolejny. Orn nie dostał jeszcze nerfa, ale dostał buffa. Ale chyba dostaje już teraz. No. Coś pod level chyba dostał, tak? Że itemy może później budować chyba? Coś takiego. Na pewno musi zostać znerfiony, bo po prostu ta postać jest, wiecie... Tak, jeszcze jest flexem do tego. Mhm. On jest samowystarczalny. To jest to słowo, którego szukałem. Orn jest po prostu samowystarczalną postacią i jeszcze ma super wzmocnienia względem sojuszników. Ale też chciałem zahaczyć o Misfits, bo to jest jedyna chyba drużyna, po której nie spodziewam się tak dobrego performance'u. W sensie, jeżeli wyrzuciłbyś z tabeli Misfits, wstawił na szóste miejsce Excel, no to nikt by nie był zdziwiony. Tak by pewnie wyglądała ta tabela, już wiadomo, jakieś tam kosmetyczne zmiany, kto pierwszy, kto drugi i tak dalej. Ale co sprawia, że Misfits jest takie dobre? Ale czy oni są dobrzy? To jest dobre pytanie. Nie wydaje mi się, że to jest dobra drużyna. No tak, jak my na niej graliśmy, to... Okay. Zagraliśmy early game tak nie najlepiej, chyba oni dostali jakoś kille, zdejmowali nam top lanera, nie zesnowballowali z tego jakoś za bardzo. To była taka drużyna, że po prostu pikowaliśmy outscale i
i oni za wiele nie zrobili. A pierwszą grę, którą na niej graliśmy, to trochę zastępowaliśmy. A to jak oni wygrywali gry, to jak wygrali na G2, tam wygrali chyba grę na Origin i Fnatic, tak? Nie, na Fnatic też dwa stąpy dostali. To nie było tak, że wygrali, bo zagrali lepiej niż przeciwnicy, tylko po prostu przeciwnicy zagrali słabą grę. I dlatego nie obawiałbym się w żaden sposób Misfits. Wydaje mi się, że to jest taka drużyna, która... To, że liga jest grana w formacie BO1, to i na tym bardzo dziękuję. Czyli jakby pointem jest to, że playoffy powinny zweryfikować tę ekipę. Tak, tak mi się wydaje. Okej, okay, to też jest bardzo takie wrażenie, ciekawe, że Misfits na farcie trochę leci. Większość gier, które oni wygrali, tak oglądając dla mnie, jak oglądałem je, to widziałem, że to nie jest przez to, że oni grają jakoś super, tylko po prostu przeciwnicy popełniają błędy, dlatego wygrywali gry. Na przykład Mad Lions, jak Mad Lions grało na Fnatic, na przykład zagrali dość dobrze grę, więc tam należało im się wygrać. Jak zagrali na nas, to zagrali Soraką, czym się należało wygrać. Widać w takich drużynach jak typu Mad Lions, że oni wiedzą jak wygrać grę, a drużyna jak Misfits, nie wydaje mi się, że to było przez to, że oni zagrali jakoś fenomenalnie. Okej, okay. A jakichś konkretnych zawodników byś wyróżnił od nich? Bo wiadomo, że tam nie ma wybitnych graczy. Ale kogoś chciałbyś docenić po tym, co widziałeś? Wydaje się, że Febiven grał lepiej niż każdy myślał, aczkolwiek dalej nie wydaje mi się, że jest to jakiś super performance. Dandan grał dość dobrze. No, Razork miał tą dobrą grę na Echo, ale to też mi się wydaje, że to jakby miało duże znaczenie, jak oni zagrali. Dużo ludzi właśnie hypuje Razorka za to, jak gra. Ja uważam, że to nie jest aż tak dobry dżungler w porównaniu do innych, że na innych znaczy gra się ciężej. Razork lubi bardzo dużo coinflipować i to takie coinflipy, według których się nie opłaca nigdy brać. I no, nie jestem zbyt wielkim fanem tego, jak on gra, dlatego nie uważam, że jest zbyt dobry w porównaniu Czyli do innych dżunglerów. Rookie of the split dla Kasiego, a nie dla Razorka. No, tak jak już mówiłem, to jest dużo... Tak jak teraz dużo ludzi myśli, że jest bardzo dobry, ponieważ wygrali te gry, no i to ja nie będę się z tym kłócił w żaden sposób, aczkolwiek no, tak jak powiedziałem, po osiągnięciach ludzie bardzo oceniają to jak zagrał, że wygrali gry, to musi być. Byś go umieścił teraz w rankingu junglerów, oczywiście wyłączając siebie. To tak jak powiedziałem, to top 3 Polaków będzie i później Zerkse i Shadow, i później albo Razork, albo Kedr. Okej, okay, to tak w środku stawki. Zastanawiam się, czy o kogoś zapytać jeszcze szczególnie, ale szczerze nie wydaje mi się, żeby tutaj... Skins na pewno jest... Znaczy, Skins jest gościem, na którym trochę się nie ukrywam, zawiodłem. Oczekiwałem, że będzie grał lepiej. Wydaje mi się, że ma bardzo słabego midlanera, a tak jak już mówiłem, ciężko się gra las, jak ma się słabe linie. Ma bardzo słabego midlanera i top laner nie jest najlepszy, tak mi się wydaje. Ciężko mu się grać. I wydaje mi się, że teraz po tym, jak przegrali dużo gier, to po prostu trochę jakby jego self-confidence się złamał, więc będzie grał troszkę gorzej. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że jest jakiś słaby. Vitality psycha sit-down po tym, co się z Miliką zrobiło. Tak mi się wydaje, że trochę... Psycha, siadła. Ale kto no wie, tak, może jakaś zmiana nam idzie będzie. Oj, Wojtuś. Czy ty coś wiesz? Nie wiem. Okej, okay. obserwujcie w takim razie Vitality. Dobra, o Misfits sobie pogadaliśmy. 0-2 na Origin. I tak jak mówiliśmy o tym pierwszym spotkaniu, że tam było dużo takich błędów. Dobra, i wszyscy na czacie już wiedzą. Okej. Okay. A skąd oni to wiedzą? Powiedziałeś im wcześniej? Nie mówiłem nikomu. To od kogo wiedzą? Po followach sprawdzili. Kto jest konfiturą? A widać po followach? No. Oj to. Głupio wyszło. Głupio wyszło. Dobra. To możemy hipotetycznie założyć, że tak będzie. Hipotetycznie załóżmy, że Selfie będzie grał w Vitality. Czy to coś zmieni? Nawet o tym nie słyszałem. Nie wydaje mi się. Właśnie, bo Vitality tak kombinuje, ale ja mam wrażenie, że tam po prostu muszą na summer zrobić gruntowne zmiany, bo eksperymentowali z supportem, jak widać, to niewiele zmienia. Też mam podobne jakby uczucia co do tego, jeżeli nawet by się zmienił midlaner na Fakera, żeby to miało jakiś taki turbo wpływ.
Tam chyba po prostu ta drużyna nie została dobrze sklejona. Jak uważacie, co tak naprawdę głównie sprawia, że to nie działa? Ja szczerze nie wiem, ale mieli dużo takich gier, które mogli spokojnie wygrać chyba, czy nie? Tak, mieli dobre early game'y, to na pewno trzeba docenić. Mieli gry, w których naprawdę wychodzili fajnie ze wczesnego etapu rozgrywki, ale później się po prostu gubili albo łamali sobie nogi na rotacjach. No. Wydaje mi się, że to właśnie duże znaczenie ma midlaner, że jedna zmiana typu midlaner może bardzo wiele zmienić w tej drużynie, że wydaje mi się, że każdy z tych graczy top bot, wydaje mi się, że Daktor jest znacznie lepszy niż Steelback, więc nie rozumiem trochę tej zmiany na Steelbacka. No i skins, wydaje mi się, że ci gracze są dość dobrzy, ale midlaner, tak, nie wiem jakby im szło z Miliką, ale graliśmy na Inscrimie przed splitem, to grali dość dobrze i później jak grali z tym z Sakenem, to grali dość znacznie słabiej. Wydaje mi się, że jakby kogoś mieli zmieniać, to tylko midlane. No tak, no bo ten Saken to tak naprawdę on sam chyba nie był gotowy do tego, żeby zagrać w lecu, ale no trochę tak, z przymusu. Przymusu chyba wszedł. Nie mieli nikogo innego do wyboru. Może Lakera nam ida. Ale wiesz, na Malphite się sprawdzą na topie. Trochę bardziej skillowo by musiał pewnie na midzie grać, chociaż jest Ornn, także wiecie, w razie czego... No, Ezreal na midzie, może Lucianem. Ej, Lucian tak, no. To jest na pewno ta postać. Zresztą, która dla Misfit działa, nie? Ostatnio dość mocno. No i chciałem... Już trochę o Schalke powiedzieliśmy odnośnie tego, co było wcześniej. Natomiast ja bym chciał ciebie zapytać, Kacper, czy ty widzisz jakieś światełko w tunelu dla tej ekipy po zmianach? No mieli dobrą grę na G2, którą wygrali. Później mieli dobrą grę na Origin, którą powinni wygrać. No grają znacznie lepiej, odkąd mają Inaxa zamiast Forgivena. Tak od początku wiedziałem już, przed tym jak się split zaczął, graliśmy Screamy na Schalke, to wiem, że gra się kończyła w 15 minut i widać było, że Forgiven raczej nie będzie grał zbyt dobrze. I po tej zmianie widać, że Inax jest bardzo zmotywowany, żeby grać dużo i dobrze, więc wydaje się, że ma jakieś szanse, ale wątpię, żeby dostali się do playoffów, już za mało gier zostało. A to nie jest tak, że wszyscy inni byli wokół źli, tylko Forgiven wybitny został wrzucony w gówno skład? Wydaje mi się, że Gilius nie pasował tam i Forgiven też nie pasował, Forgiven jako gracz. A wydaje mi się, że Odamny jest ok, bo ma dużo doświadczenia, po prostu jest taki gość, że raczej ci przegra gry, jak tak wiesz, o co mi chodzi. Mm-hmm. Że jest doświadczony, więc zagra zawsze solidnie. I Abedag wydaje mi się, że jest dość dobry. Dreams jest po prostu zwykłym sportem, nic specjalnego, wydaje mi się. Więc no Forgiven raczej był ten problem w tej drużynie. Czy Killius jest let's level? Nie wiem, ciężko mi ocenić, nie gram na Giliusa. Cię. Bo na pewno to, co ciekawe i co warte podsumowania tutaj w kontekście tych słabszych drużyn jest to, że jakby Jack Trolla tutaj doceniłeś, bo wiele osób już na nim wiesza psy, w sensie jeżeli chodzi o konkretne komentarze, no to jest już skończony. Z drugiej strony Abedage też trochę stracił tutaj w opinii publiki po tym, jak grał po prostu w tym składzie i też widziałem, że komentarze się pojawiały, ej, ale może on nie powinien się znaleźć w lecu, może to po prostu nie daje rady i to jest na pewno ciekawe w tym wszystkim. Natomiast dla tych trzech zespołów już chyba nie ma ratunku. Jakby ciekawe tak naprawdę, co będą robić w kontekście przyszłego sezonu. Bo czekajcie, ile ma najwięcej zwycięstw i kto? Schalke ma dwa zwycięstwa. Schalke, dwa zwycięstwa. To tam chyba nawet matematycznie nie ma szans, co? Nie, no są matematyczne szanse. Pewnie tak. Nie, tak są, bo jeszcze nie są na czerwono przekreśleni. 6 gier jeszcze zostało. Okej, okay, no to na pewno... Jakby zrobili 6-0, to byłaby pewna szansa, no ale i tak jest dosyć mała, bo to trzeba założyć, że Misfits nie wygra żadnej, a Mad Lions z rok po jednej. Musielibyście zacząć ostro przegrywać. No tak, ale na pewno też fajnym sprawdzianem dla was będą te oficjale na te lepsze drużyny, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, G2, Fnatic, Mad Lions przed wami. A z tej pierwszej trójki, kto jest dla ciebie teraz najgroźniejszą drużyną? Wydaje się, że dalej G2 jest najlepszą drużyną z tych wszystkich.
Aczkolwiek no, zobaczymy, jeśli Caps nie złapie formy, to wydaje mi się, że jest tak do pokonania G2. Aczkolwiek jeśli Caps będzie w dobrej formie, to wydaje mi się, że dalej są dużymi faworytami, żeby wygrać cały split. Mhm. A jakie masz odczucia odnośnie Origin? To też jest taka chwilowa zwyżka formy? Czy widziałbyś ich w finałach na przykład? Powiem tak, no tą grę wczorajszą to ciężko mi ocenić to, jak dobrze oni zagrali, ponieważ my misplayowaliśmy grę. I po tym jak gram na ich klimach, to no, jest to dobra drużyna. Widać, że wiedzą po co grać, grają po prostu Outcast z Upsetem. I mają bardzo dobrego top lanera. Ich mid laner gra tankami prawdopodobnie głównie. Lubi sobie zagrać teraz tankiem tak na spokojnie pod drużynę. Więc... Trochę Upset sobie wykreował, nie? Kolejna tak, szalkę. Tak. Upset wykreował sobie takiego top lanera, który jest bardzo samowystarczalny. Mid laner, który gra pod niego i jungler. Jungler tak samo gra pod bota, więc sobie outscalują z Upsetem. A Fnatic, bo Fnatic jest drużyną, mam wrażenie, że trochę jeszcze zagadką, ale oczywiście temat najbardziej kontrowersyjny to Hillsong. Co uważasz o nim? Bo naprawdę on ma, w sensie te dołki, które ma, czasami po prostu łapie się za głowę i nie potrafi wytłumaczyć, jak gracz na takim poziomie popełnia takie błędy. Ale z drugiej strony też potrafi mieć wybitne gry. No czasem wygląda, jakby mu myszkę odpięli. Ja nie lubię jakby oceniania graczy po takich grach, ile on tam zagrał. Teraz zagrało się w splicie gier 10 chyba, 12. Albo troszkę więcej, 12. I załóżmy, że miał tam 4 gorsze gry, i to tak naprawdę to jest tylko jedna zwykła gra, w której popełnił jakiś jeden błąd. Potem jak się popełni jeden błąd na support, załóżmy Nautilusem w early game'ie, to już bardzo ciężko się gra grę, ponieważ nigdy nie może zengage'ać pierwszy, bo prawdopodobnie padniesz na hita, bo jesteś do tyłu. I gra jest znacznie trudniejsza dla ciebie do grania. I tak jak mówiłem, jak jest się do tyłu teraz, przyjemnicy zawsze mogą wziąć Heralda za darmo, snowballować z Drake'ami. I to jest taka osoba, która nawet jak jest do tyłu, to będzie szukała powrotu do gry, więc jak jest do tyłu i podejmie walkę, to prawdopodobnie ją przegram, bo jest do tyłu już. Więc to tak jakby się snowballuje bardzo. Ale są też gry, w których Fnatic jest już do tyłu, a on podejmie właśnie taką ryzykowną walkę, która im wygra grę. Więc wydaje mi się, że wolałbym mieć kogoś takiego niż Hillsong w drużynie, niż kogoś, kto po prostu nic nie robi i nie pada w grze. I tak naprawdę wtedy nikt do niego nie ma żadnych zarzutów. Wolałbym już mieć takiego Hillsonga, który zdarzają mu się gorsze gry, bo próbuje coś zrobić, ale też ma takie gry, w których właśnie dobrze zagra, bo gra agresywnie i wygra ci grę. Okej, okay. A duet Nemesis Selfmade? Nie uważasz, że trochę więcej od nich powinniśmy oczekiwać? Jak wygląda twoje postrzeganie tego duetu? Ogólnie Fnatic to taka drużyna, która podejmie z tobą każdą walkę, że jak level 3 pójdziesz na mida we 3 i załóżmy my gramy dla nich, mamy silniejsze 3-3 na mid na trzecim poziomie, to oni i tak podejmą tą walkę. Mi się wydaje, że to jest taka drużyna, że jak już chcesz walczyć, to oni zawsze z tobą zawalczą. I jest to w pewnym sensie dobre, ponieważ kiedy już są do przodu, to potrafią grać bardzo agresywnie, szybko skończyć grę. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, że jak przegrają walkę, tak jak było na Mad Lions chyba, poszli na mida na trzecim poziomie, przegrali walkę, po czym już nie mogli w żaden sposób wrócić do tej gry, ponieważ grali chyba Elise w early game i byli już słabsi po czwartym, piątym poziomie, po Nautilus padł 2 razy. I w takim momencie już wydaje mi się, że ta drużyna zaczyna się gubić, ponieważ lubią grać, kiedy są do przodu w early game'ie i z tego snowballować. To jest taka bardzo agresywna drużyna. Tak samo Vipo już mówił chyba w kilku wywiadach, że on lubi sobie zagrać postać pod bitkę z drużyną, niż pod własną linię i grać agresywnie. Też to jest drużyna, która bardzo, mam wrażenie, eksperymentuje w tych draftach, bo pojawiają się takie piki bardzo charakterystyczne dla nich, mam tu na myśli, nie wiem, Veigara dla Nemesisa, czy też Bui pobierze sobie, okej, Zac powiedzmy, że już się wpisuje w miarę w metę, ale ten Rengar na topie, to też są takie charakterystyczne dla nich wybory. To jest coś, co sprawia na pewno, że trochę inaczej się dla nich draftuje, ale uważasz, że to jest taki dobry tok myślenia dla tej ekipy? No, wydaje mi się, że wolałbym mieć kogoś, kto jest bardzo dobrym Rengarem, i żeby grał Rengarem, niż kogoś, kto jest, załóżmy,
średni na Ireli i będzie grał Irelią. To już wolę, żeby grał tym Rengarem, jak jest bardzo dobrym Rengarem, bo jest to jego jedna z lepszych postaci. I wydaje mi się, że Vipo ma dużo takich postaci, którymi nikt nie gra, typu właśnie Rengar, Singed, teraz on Zaka wprowadził, na których bardzo dobrze się czuje, bardzo dobrze nimi gra, więc lepiej, żeby grał tym, co lubi i z czym bardzo dobrze umie grać, niż próbować takie rzeczy standardowe, czym gra każdy i prawdopodobnie ten każdy może być od niego lepszy na tej roli, znaczy na tej postaci. No Vipo to jest taki świr trochę. Ale też bo ja przeglądam jego postacie, nie? I tam jest Swain, tam jest też Urgot. No to są te postacie na pewno nie takie. No właśnie, że nikt tym nie gra, a to jest właśnie jego komfort najlepszy, więc lepiej, żeby grał czymś takim niż czymś, czym gra każdy, a on się nie czuje tym komfortowo. Ale też duży impact w draftach Fnatic, mi się wydaje, jest w tym, że oni z LS-em dużo gadają tam wszyscy. Tam jak Veigar Vitu, który jest ich strategic coachem, więc stąd pewnie wchodzą jakieś dziwne wybory. Wydaje się, że top lane to bardziej jest od Vipo. No tak, tak, ale... A to z LS-em, no to Orn, to LS już mówił znacznie wcześniej, że Orn jest bardzo silną postacią, ale dopiero teraz ludzie ogarnęli się z tym. To może to jest jakaś prawda. Wydaje mi się, że raczej jest jakaś prawda w tym, no bo LS i Nemesis H coś tam dobre zawsze ziomki. Na streamie. No, na streamie zawsze ziomkują. Czy Rekkles jest najstabilniejszym punktem Fnatic? Bo naprawdę mi w tym splicie imponuje, patrząc na to, jak rozgrywa i laning phase i później nie boi się. Wydaje się, że Rekkles tak na laning phase'ie to jest osoba, która nie wygra na ciebie jakoś laning phase'u za bardzo, ale tak już po 9 poziomie zawsze wie, co robić, nigdy się nie da go złapać, bo no, nie wiem, Rekkles po prostu nie da się go zabić na mapie. Tak. Jak każdy AD carry, zawsze jakoś go złapiesz podczas gry, tak Rekklesa po prostu się nie da. Nie wiem, jak on to robi. I na laning phase nie podejmuje żadnego ryzyka praktycznie, jak na niego się gra, takie mam wrażenie. I z tego, co mój botlane mówił. Więc ciężko jest na niego zdobyć jakiś advantage. A on sam, tak naprawdę, jak już ma te itemy, jest farmiony, to potrafi bardzo dużo zrobić. To tak jeszcze trochę wtopując i przenosząc się do Ameryki na chwilkę, chciałem cię zapytać, czy dziwi cię to, że Sven teraz tak dobrze gra? Nie, wydaje mi się, że TSM miał bardzo słaby team. Miał bardzo słabego supporta i junglera, więc ciężko się gra AD carry wtedy. A teraz ma najlepszego junglera w lidze i ma najlepszego supporta w lidze. Więc... To jest też ciekawe, nie? Że to TSM tyle osób tam wcześniej dręczyło. No widzisz, to tak samo jest z tym, co mówiłem, że ludzie hejtowali Svena, bo nie wiedzieli, jak to wygląda od środka, że jego team jest po prostu słaby, dlatego wygląda to, że on gra słabo, ale to nie była koniecznie jego wina. I jest tak w bardzo wielu drużynach, że wydaje się komuś, że ten gracz jest słaby, bo ma słabe statystyki, a to niekoniecznie działa. TSM jest skończone już. Myślę, tak jako organizacja, ona ma jakiś, nie wiem, jakąś klątwę jest na tej organizacji. Nie wiem, tam w środku wygląda, czy Reginald ma jakiś wpływ na to dosyć spory, czy ja nie, wydaje, no, ale... wydaje mi się, że to jest już przehypowana narracja, że to ten Reginald, ale to prawda. Reginald tam nie robi za dużo chyba, no. Ale... W to już było dużo narracji, że to Bjergsen, czy nie? Tam to przez Bjergsena drużyny nie wypalają, że dżunglerzy się wypalają przez Bjergsena. Może to też ta słynna presja, wiecie, TSM, no bo no od tej drużyny zawsze wymagacie. Właśnie mi się wydaje, że to jest ta presja, to, że ty mówisz, że to jest że to sprawia, że gracze jakoś gorzej grają. Czują, że mają presję, że ta nazwa TSM muszą wygrać, ale nie wiem, tak mi się tego idzie domyślać. Ale jak już tu jesteśmy przy Ameryce, to były takie plotki w sezonie, że miałbyś dołączyć do Team Liquid. Masz powiedzieć, jak to wyglądało, czy albo coś było na rzeczy? No nie wiem, jak ja byłem ciągle pod kontraktem, więc jak było, jak ktokolwiek z kimś rozmawiał, no to nie ze mną, tylko z organizacją. Dobra, to tak hipotetycznie. W tak młodym wieku, gdzie ten rozkwit twojej kariery dopiero przed tobą, gdybyś nie miał kontraktu, rozważałbyś w ogóle Amerykę? Do drużyny, która może być top 1? Do raczej Team Liquid. Rozważałbym. No do Team Liquid raczej bym rozważał, tak. To jest raczej jedyna drużyna, do której bym rozważał. Bylebyś TSM-u nigdy nie miał. Tak. W głowie. Jeżeli miałbyś dołączać. Dobra. Z pytań jeszcze pozostało mi a propos tej dżungli, ale tutaj chyba tak naprawdę mocno wyczerpaliśmy już to, jak wygląda teraz ta dżungla. Może teraz, bo jakby skupialiśmy się na tym, że
tak naprawdę najwięcej rzeczy, które... Znaczy, te kluczowe elementy, o których mówimy, które stanowią teraz o dżungli, to jest ten early game, early puffing. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy to jest coś, co obecnie wyznacza to, czy ktoś jest dobrym dżunglerem, czy nie? Tak i nie, ponieważ jeśli masz gorszych lanerów, którzy po prostu pikują outscale albo grają gorzej laning phase, to nie możesz zbyt wiele zrobić w early. Załóżmy, że przeciwny midlaner ma priorów przez cały early game, bo ma lepszy matchup i twój top laner jest po prostu gorszy, ma skill matchup i przegrywa go, no to już nie możesz zrobić za wiele jako jungler. Aczkolwiek, jeśli twoje linie wygrywają i ty masz, załóżmy, grasz Lee Sinem w early game, to masz bardzo dużo możliwości, ponieważ masz bardzo silną postać w early i twoje linie wygrywają. I to, nie wiem, ciężko to określić, bo na przykład w Korei zauważyłem, że jest dużo gier, w których obaj dżunglerzy po prostu full clearują swój las, a w EU często jest tak, że już od drugiego poziomu jeden z dżunglerów invaduje przeciwny las. I nie wiem, z czego to wynika, czy w Korei po prostu oni wolą grać bezpieczniej, ale to niekoniecznie też jest granie bezpiecznie, bo tak naprawdę jeśli masz darmowy invade, to powinieneś po niego iść, bo to nie jest... To tak jakby nie, że grasz bezpiecznie, tylko wykorzystujesz to, co twoja kompozycja ma. Mhm. Jakby nie rozumiem za bardzo Korei, bo w niektórych grach to można łatwo zobaczyć, że dżunglerzy mogą zrobić znacznie więcej niż tak naprawdę robią. I myślę, że całe drużyny w Korei, bo ja też widzę, kiedy ekipy budują bardzo dużą przewagę i tak naprawdę patrzysz, okej, 25 minuta, ta gra jest skończona, a gra de facto kończy się za 5-7 minut, gdzie jeszcze naprawdę dużo tych obiektów z mapy muszą zebrać. Ja mam wrażenie, że w LCK dużo bardziej zachowawczo ogólnie się gra, że jednak bardziej szalony styl prezentujemy tutaj w Europie i dużo, w sensie podejmujemy większe ryzyko, ale dzięki temu mamy również większą nagrodę. I tak i nie, bo wydaje mi się, że to jak się gra, kiedy już jest się do przodu, to właśnie powinno się grać pod objective. To, że jak masz 5k gold leada, załóżmy w 25 minucie albo 20, to nie wykorzystujesz tego, żeby iść po prostu midem i pushować przeciwny tower, tylko robisz smoka, przejmujesz enemy campy, przez co masz bardzo dużo exp leada, później powoli grasz pod nashora i... Jeśli chcesz go zacząć od razu, to jest duża szansa, że po prostu przeciwny team może w jakiś sposób comebackować do gry, ale jeśli zagrasz to powolnie i będziesz przejmował te wszystkie campy, tak jak robił to w Korei bardzo często, nie forsują za wielu rzeczy, tylko grają pod te bezpieczniejsze obiektywy, to jest znacznie większa szansa, że przeciwnicy już nie wrócą do tej gry. Jest to trochę nudniejsze do oglądania, ponieważ nie ma tych walk, ale przeciwnicy tak naprawdę są powoli wykrwawiani, że nic nie mogą zrobić w tej grze. Że wiedzą tak naprawdę, że walki nie mogą podjąć, aż enemy sforsuje nashora. Jak sforsują nashora, wtedy mogą podjąć jakąś walkę, ale enemy tego nie zrobi, tak naprawdę nie może nic zrobić przeciwna drużyna. A w Europie, nie wiem, wydaje mi się, że to też jest dużo takich gier, że nawet kiedy drużyny mają bardzo duży gold lead, to nie kończą gry zbyt szybko, więc nie wydaje mi się, że to jest tylko trend w Korei. Okej. A którą rzecz z Korei byś wymienił jako taką, która ci imponuje względem tego, co w Europie? To jak grają teamfighty, bo wydaje mi się, że większość drużyn w Europie gra bardzo słabo w teamfightach. Większość ludzi na tankach, jak i innych postaciach po prostu źle się pozycjonuje w walkach, a w Korei jak oglądasz teamfighty, to większość walk jest tak zagrane bardzo dobrze przez każdego z graczy. To mi się wydaje, że jest jakby najlepsze w Korei. Okej, okay, panowie. Chyba, że Wojtek, masz coś jeszcze. Hello, Haso. Co? Hello. Okej. Okay. Dobra, teraz zobaczyłem, bo ja na streamie oglądałem. Witamy Hansame. Witamy Hansame. Nauczyłeś tak Hansa z czegoś po polsku? Nie za bardzo, Hanso. Wydaje mi się, że to Wander uczy takich słów po polsku, co? Ale bardziej. Jest już członkiem The Mafii? Ja jestem Fina nauczycielem, a Wander bardziej Hansa. Tak, czy Hans już jest członkiem The Mafii, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Natomiast Finn to już tak mocno zakorzeniony. Tak, Finn już jest zakorzenionym Polakiem. Nie, naprawdę, Finn to zna tyle słów. On potrafi, nie? Tak jest złożyć zdanie po polsku. Tak, które, tak, potrafi. No, potrafi cię wyzywać. Tak, widziałem szotę, jak wiązankę mówił u ciebie na streamie. No, chyba coś takiego było, ale to... No.
No dobrze, to zostawmy w tyle fanklub Jerzego Dudka, przejdźmy do predykcji na najbliższy tydzień. Mamy oczywiście w tradycji naszej obstawianie predykcje i Leca i Ultraligi. Mówiłeś, Kacper, że tam mimo wszystko starasz się śledzić Ultraligę, więc zakładam, że będziesz w stanie tutaj? Tak, rzucić? Raczej będę w stanie. Okej, ale zacznijmy od Leca. Mhm. Vitality Rogue. To jest, wiesz, to super trudne zadanie. No, wydaje mi się, że powinniśmy wygrać. Tak, też bym był zdecydowanie za tym. Później mamy Excel Misfits. I tu jestem ciekawy, no. Bo mówiłeś, że Aj. Ciężko będzie. Tak jak mówiłem, że... Szczerze to nie wiem. Zdaje się, że to będzie czyste 50-50, kto wygra tą grę. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś ogromnej różnicy między graczami. Ale musisz na jedną drużynę postawić. Aha, no dobra. To obstawiłbym na... Mimo wszystko może na Mistrz. Chociaż? Nie, dobra, na Excel. Postawiłbym na Excel. Szczerze, ja też jestem. Też bym dał na Excel. Za Excel. Nie, mi się wydaje, że Mistrz już się kończy powoli. Paliwo się kończy. Zobaczymy. Tak, przez nas chyba. Przerwaliśmy im streaka. Tak, i już teraz zacząłem się sypać, bo wiesz, pierwsze przegrane, konflikty w drużynie. Ale to wiesz, że oni przegrali 4 gry i obie na, znaczy tych 4 gier, dwie na nas i dwie na Fnatic. Tak. Na resztę drużyny przegrali. Znaczy na resztę drużyny wygrali. Schalke Mad Lions. To tutaj chyba nie ma zbyt dużego dylematu i wszyscy jesteśmy za Mad Lions, zgadza się? Tak. Tak. Schalke do piachu. OG. G2. No, ja jednak, się, ja G2. Jednak G2. G2. Też bym dał G2. Mimo wszystko. Podniosę się już chyba. A Escape Fnatic? Też jednostronnie. No, te trzy drużyny psują nam trochę klimat, bo jak to jakaś lepsza trafi na nich, to zawsze z góry wiadomo. Ale później będziemy mieli SK i Schalke, także też już myślcie na tym. Misfits OG, bo tutaj OG ma duży potencjał, przepraszam, Misfits ma duży potencjał, żeby zrobić 0-2. Bo OG wydaje mi się tą drużyną, która powinna sobie poradzić. Tak, wydaje mi się, że Origin wygra na Misfits. Oj, Ryan, tutaj mamy dosyć spore problemy z tą aktualnie. O, bez kitu. Może kole zresetujemy na chwilę. No, zresetuj kole. Słyszysz dobrze, Kacper, nie? No. O, już powróciliśmy. To ciekawe, no. Dobra. Sorry, niewyraźny jestem trochę. No, dzisiaj ten Discord trochę słabo działa. No. Jakbyśmy mieli jakąś inną super platformę, zapraszamy na DM-y. Dobra. Na czym skończyliśmy? Vitality Excel? To Excel raczej, nie? Tak. Też wydaje Vitality się, może? Wydaje mi się, że jest szansa, że Vitality zaskoczy, ale jakbym ją stawiać, to na Excel. Kolejne spotkanie. I to spotkanie... Czekajcie, ogłosili już Match of the Week, czy nie? Jeszcze no raczej Fnatic G2, czy nie? A, bo jeszcze jest Fnatic G2. Bo na przykład OG G2 bym skipnął tutaj. Uważam, że wasz mecz jest zdecydowanie ciekawszy, ale kurde, zapomniałem, że na koniec jest Fnatic. Fnatic G2 to jednak walka o tron. Wczoraj w CS-ie była taka gra chyba, z tego co widziałem. Była. Chyba była. I G2 wygrało. Ale to dzisiaj dostali stompa. Stompa dzisiaj dostali od Navi. Ale wiesz, Carlos zmienił dużo w tym swoim francuskim teamie, wpuścił inne narodowości. Proszę bardzo, drudzy na świecie. Ja uważam, że to jest sukces, jeżeli chodzi o CS-a. Ja się nie będę wypowiadał, bo nie oglądam CS-a. To ich tylko wyzywasz, to prawda. Prawda. Dobra. To co, Rogue? No, ja bym obstawiał to na Rogue. Nie wiem, no i bo nadal Rogue jest top 3, top 4. Trzeba trochę winów więcej po prostu zgarnąć i będzie już wtedy to zdecydowanie łatwiejsze w okiełznaniu. I teraz mamy dwa close spotkania, tylko że na totalnie innym szczeblu. Wydaje się, że Schalke wygra. Z tego co jak Schalke teraz gra, to wydaje mi się, że grał lepiej niż S.
Też A szalkę. co powiesz na kontrowersyjne stwierdzenie twojego byłego kolegi z drużyny Tobiasza, obecnie zawodnika Misfits, cytując, rogue chujowe i do playoffów nie wejdą. No, nie wiem, jak on sobie radzi tam w francuskiej lidze, dostał się do playoffów? Zaraz może się nie dostać. W LFL-u to ciekawie jest, dosyć duże dymy. Ale ostatnio chyba wygrali. Chyba miałem trzecie miejsce. Zaraz pokażę na streamie, jak wygląda tabela. Myślisz, że kiedyś się spotkacie z Tobiaszem w Lecu, czy raczej nie ma szans? Może jak trochę zimprówuje Tobiasz, nauczy się grać większą ilością postaci niż Irelia. Na razie, że tak powiem, no dobra, widzę, że kombinujesz tutaj. Tak wygląda LFL aktualnie. Na trzecim miejscu jest Agresivo, miejsce pod nim jest Vitality Beastlackerem. Tam się niezłe dymy dzieje. A Yellowstar wraca, nie? W blasku chwały na pierwszym miejscu. Prawda, no. To Wojtek co, szalkę czy SK? Bo ja szalkę. Ja też bym dał szalkę. Ale jesteś hejterem szalkę przecież. No ale SK to jest jeszcze gorsze. SK, kurczę no. No wszyscy do wymiany, szkoda, oprócz Crownshota. Nie, czekaj, ktoś tam może zostać? A właśnie, Kacper, opinia o triku twoja w tym splicie. Ma bardzo słabego top mida. Czy to nie jest tak, że właśnie, że on jest doomed i dlatego wygląda tak słabo? Wydaje mi się, że nie jest jakimś topowym junglerem, aczkolwiek jeśli byś go postawił do teamu, który jest bardzo dobry, w sensie ma dobre linie, to on będzie grał ok, ale ma dość słabego top mida. Ciężko się gra las wtedy. Okej. Okay. Widzę, że mam podobne odczucia, ale pytanie, czy mam podobne odczucia co do spotkania G2 Fnatic. Ja bym się głupio czuł, jakbym w tym zestawieniu postawił na Fnatic. Ale też, żeby nie było, nie czuję, żeby Fnatic było lepszą drużyną. Takie 50-50, co nie? Też mi się wydaje, że 50-50, aczkolwiek jakbym miał stawiać na G2. Tylko dlatego, że G2. Dawaj Wojtek na Fnatic. No, nie da się, no niestety. G2 to jednak G2. Okej, okay. Dobra, tu mamy zamkniętą siódmą kolejkę LEC, ale została nam jeszcze szósta kolejka Ultraligi. I tutaj Piraci mogą w końcu zdobyć punkty, ej, bo wiecie, ta tabela dla nich wygląda tragicznie obecnie. Ale tutaj pierwszy mecz na Diablo Chess, Pirate Sport, ja dam na Diablo. Diablo ostatnio całkiem solidnie wygrywa. Większość, oj, byczku! Większość tak early game'ów ryzykowne mają. Bootcampują teraz. Właśnie skończyli bootcamp, ale no. No. Renifer ostatnio, jak się pytałem na czacie Anieyota, mówił, że zwyciężą na piratów, na więc ja mu wierzę na słowo. A to tam Renifer siedzi, a nie Pyrka? Jeden i drugi. Interesujący. No dobrze. Nie no, ej, szczerze, to Diablo Chess wydaje mi się być taką solidną opcją. A ty co, Kacper, uważasz? No nie oglądam zbyt wielu gier Diablo Chess. Ale patrzę na papierze, to Pirates ma lepszy skład, wydaje mi się wygrać. A widziałem, że ostatnio chyba przegrywali dość sporo. Prawie wszyscy znaczy, przegrali. Szczerze, to jest takie bardziej na zasadzie, okej, okay, mam nadzieję, że Diablo pokaże się dobrze, ale jeżeli miałbym już teraz tak realnie do tego podejść, też bym postawił mimo wszystko na Piratów. No, to zobaczymy we wtorek. Ej, ale autentycznie, jakby Piraci przegrali tą grę, oni mogą być skończeni, skończeni. Wiadomo, że do playoffów i tak raczej się dostaną, ale to im no, bardzo mocno... No, nie wiem, bo to było dosyć blisko wtedy. No. Tam jedna gra różnicy może. Więc jeszcze no. Aves by coś urwało, no bo Aves ma Pride w tym tygodniu. Zresztą Piraci też mają Pride. No, potem AGO i HG. AGO i HG. Wydaje mi się, że botlane difference jest w każdej grze, co AGO gra, więc wygracz. A miałem o to też zapytać tak w trakcie. Uważasz, że chłopaki z AGO, mam tu na myśli Mystika i Ulajta, wrócą do Leca? Wydaje mi się, że są lepsi niż botlane SK, botlane Schalke, botlane... Jeszcze jedna drużyna, która Vitality, też się wydaje, że... No, wydaje mi się, że są lepszym botlanem niż te trzy drużyny. Więc jest szansa duża. W ogóle się zdziwiłem, że Ulet nie dostał żadnej oferty z Leca, bo wydaje mi się, że grał dość dobrze, a...
A myślisz, że to nie jest znowu spowodowane tym, że po prostu jakby trend jest taki, że bierzemy nowych albo jakichś starszych, to sprawdzonych, a nie ludzi, którzy mają taką, wiesz... No, też tak mi się wydaje, opinię. Że jest taki trend, że Ulight ma po prostu złą opinię o sobie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak ten split zagra jeszcze dobrze i pokaże się na EU Masters, to może go jakiś team weźmie. Spoko. Wydaje mi się, że obaj z Mystikiem to są właśnie najlepszy botlink poza Lecem na pewno. Jakbyś tak hipotetycznie teraz dawał szansę Aggro Rogue na EU Masters. A jakie jeszcze drużyny widział? Są, które mogłyby im zagrozić? Może Mouse jest, tak? Schalke Academy? LDLC, Gamers Origin, Giants. I Fnatic Academy. Nie, i Fnatic, Giants. Fnatic do piachu trochę chyba tam słabo, tak. Bo tam Excel wygrywa wszystko w UK. Aha. No to jeszcze tutaj tobie że... podpowiada, że Misfits Academy. A, jeszcze Misfits Academy. Tak. Mi się wydaje, że raczej jak wszystko pójdzie tak, że faworyci mają wygrać, to raczej Rogue jest faworytem w większości gier. Wydaje mi się, że w każdej grze. Znaczy ja uważam, że po prostu ciężko jest nam wróżyć. Polska liga ich nie zweryfikuje. Po prostu uważam, że nie mają tu przeciwników. Tyle. Science jeszcze jest. Wiesz w ogóle co to? Nie, nie wiem. To drużyna Gawła z Bałkan. Science? Tak się to nazywa? Tak. To jest drużyna youtubera, tak jak wy mieliście Pompę kiedyś, podobno. To jest coś spora tak, analogia. Tak. Ja wiedziałem, że Gawu wygrywa każdą grę, ale nie wiedziałem, że to Science nazywa. Science to jest generalnie marka ubrań tego youtubera. Aha. Okay. Ale taka ciekawostka. Raczej tam Gawo może być ciężko z wygraniem EU Masters, ale no. Dobra, to jest trzecim spotkaniem, a wy z Pride. No to śmierniczki, no. Kto tam w Pride teraz gra? Widziałem, że Wyska wyjebali. Właśnie nie gra, to jest gra. Problem. Raxi, Rifty, Warshi, Dambaj i Syrpi. Teraz z KMS. Pozdrawiam świrów, którzy ze mną liczyli ostatnio na meczu Pride KDA na bieżąco, na żywo Riftiego, bo po prostu to było tak, powiem wam. Ej, ale dobił. Ma 0,5 KDA. Mi się wydaje, że Butsu weźmie Talona i wygra grę. Dobra. Ja mam na Pride dał mimo wszystko. No dobra. Nie, no byczku. Ale byczku, wygrali na Demisman ostatnio. Jest to twoje zdanie, oczywiście. Możesz mieć takie. No jest moje zdanie. No, jestem naczelnym hejterem AWS. No to prawda. Dobra, to co, na deser mamy Kick Devils One. No ja tutaj uważam, że już Kick pokaże, że jest lepszą drużyną. Też się wydaje, że Kick jest Jungle Defense, więc powinni wygrać. Nie wiem, no Szlatan przekonuje, no ale nie wiem. No. Się wydaje, że Szlatan jest bardzo dobry i jak zagrają ok, także nie popełnią jakichś głupich błędów, to powinni wygrać. Czy jest prawda. Najbliżej z Polaków do Lecamu? Do raczej tak. Polaku. Okej. Okay. No też chyba, no tak trzeba niby postawić na Kick, no ale ja bym widział, jak Devils One zwycięży. To wygrali ostatnio. Nie, wydaje mi się, że Kick się nauczy na błędach, ale jak chcesz Wojtek, dobra, to dobra, ja bym dał na Devils One. O, jest ryzyko, jest zabawa. No. Natomiast ja nie zaryzykuję kolejnego dnia, bo jest Devils One na Aves i tutaj postawię. Chociaż kurczę, no. Ja za to zawsze w jakimś stopniu sprzyjałem Aves, ale nie, w meczapie na Devils One. No, czaj, Diablo, czaj Diablo, przytrzyma znaczy Devils One. Mhm. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, kto by wygrał tą grę. No ale jakbym miał stać, to raczej na Devils One, ale wydaje mi się, że Aves ma szansę. IHG, Diablo. Illuminar. To raczej IHG chyba. Też bym IHG dał. Z dwóch zdań. Piraci na Pride? Piraci. Czy Pride piraci zrobi 2-0 w tym weeku? Jakie tak, są szanse, że Pride zrobi 2-0 week? Już chciałem powiedzieć coś głupiego, na zasadzie, wiesz, jakiegoś konkretnego zakładu, że to się nigdy nie wydarzy, ale dobrze, że skapnąłem się w pewnym momencie, żeby tego nie powiedzieć. Mimo, że bardzo lubię Kamisia i pozdrawiam ci serdecznie, bo chyba byłeś na czacie, ale... Dobra, ja bym na Pride dał. Piraci 0-2. Ciebie chyba jeszcze trzyma tam po tej imprezie w Devils One, mam wrażenie, Wojtek. Ale co ty gadasz, gościu?
5%. Zobaczymy w środę, kto się 40% będzie szans dajesz, nie? Pride na zwycięstwo. Daję odpowiednio tyle, żeby wygrali. Ciekawy jest w ogóle ten week. Dużo takich nieoczywistych spotkań. Kick Ago. Ja uważam, że tutaj w jakimkolwiek spotkaniu stawianie przeciwko Ago jest trollingiem. No, to jest trolling, aczkolwiek wydaje mi się, że Kick to jest jedyna drużyna, która może wygrać na Ago, jakbym tak miał myśleć. Tak o finale, jakbym teraz miał przewidzieć, jaki będzie finał Ultraligi, to raczej Kick na Ago. Mhm. Jest dość ciekawa gra, ale wydaje mi się, że Ago i tak wygra. Obserwować trochę Illuminar? Właśnie. A wydaje mi się, że Kick jest lepszą drużyną niż Illuminar. Okej, okay, dyplomatycznie. Dobrze, panowie. To był epizod 7. Szczęśliwa siódemka. Łączyliśmy się z Berlinem. Dzięki, Kacper, za to, że znalazłeś dla nas czas przy okazji swojego wolnego dnia, ale jak widać, że nie tylko ty ten wolny dzień poświęcasz na to, żeby trochę pograć. Tak, się każdy plany. Cały dzień gasolog. 5 osób tu jest w pokoju teraz. Ale tylko Hansa widać. No. O, no to ciekawe. No. Ale to połączenie z Berlinem dzisiaj nie było co najlepsze, za co tutaj przepraszamy, no ale... Internet z Berlina, niestety. Też doświadczyłeś tego problemu internetu z Berlina, czy raczej macie spoko, łącze? Mamy okej internet, czasami tylko... Czasami nie ma internetu przez... O, akurat ale nie tak było słychać. Okay, działa. Akurat właśnie... No. Akurat okay, przeważnie okej działa, ale czasami nie ma internetu przez chwilę. Dobra. Dobra. Życzymy ci powodzenia na pewno. Mam nadzieję, że widzimy się nie tylko w pierwszej rundzie playoff, ale też zdecydowanie wyżej. Trzymamy kciuki za Rogue. Pozdrawiamy również Wandera, jak i całą drużynę. W sumie Fina też już staliśmy jako Polaka, nie? Obywatelstwo powinien dostać. No i obserwujcie nas. Jakiś hashtag dajmy na koniec, bo to ostatnio fajnie zadziałało. Hashtag lolekimefedron. Nie. Niech gość wymyśli. Jaki hashtag rzucamy na koniec? Nie wiem. To wy musicie wymyślić. Nie wiem, jakie były hashtagi wcześniej. Dobra, hashtag Lolek i Mefet. Zapraszam w komentarzach. Jeżeli ktoś dobrnął do końca, to niech wrzuci. Ech, oni są zbyt mocni. Tej siły już nie powstrzymacie. No i oczywiście sub, łapka w górę. No i... Widzimy się za tydzień. Znowu w niedzielę. W niedzielę o 20. Adres ten sam, co zawsze. twitch.tv/lewus. No i to było na tyle chyba na dziś. Trzymajcie się. Dobranoc. Dobranoc. Cześć.